Witam. Częściowo jest to odpowiedź, częściowo przemyślenia. Dla kogo się nagrywa na YouTubie? Na YouTubie nagrywa się dla YouTuba. Najwyraźniej dla YouTuba, a YouTube no, służy nam swoimi zasobami i z przestrzenią dyskową i sprzętem, swoim sprzętem. My tutaj mamy tylko takie końcóweczki kamery, które są nasze indywidualne, osobiste, które żeśmy sobie kiedyś kupili, zainstalowali, no i usiłujemy się bawić tym sprzętem, który sobie tutaj zakupiliśmy i używać tego sprzętu, który YouTube gdzieś tam obsługuje i utrzymuje przy funkcjonowaniu. On to robi w jakimś celu, my to robimy w jakimś celu. Nie wiadomo, czy nam to na dobre wyjdzie, że sobie kupiliśmy sami takiego szpiega do domu, który wszystko widzi, wszystko słyszy i którego wszystkim informujemy jeszcze na dodatek. Czyli pokazujemy wszystko dokładnie, jak się do nas dostać, jakie są zakamarki schodami, i jak w ogóle, w których mieszkaniach mieszkamy, jak się nazywamy. Krzysztof Srywanowicz, oczywiście, witam. No i tak się zastanawiam, dla kogo my to robimy. Robimy to dla... Ja w sumie, no, muszę powiedzieć, że za dostęp do internetu, no, płacę. Nie ja płacę, ale z moich... utrzymywany on jest z moich dochodów w postaci renty. No więc kto płaci rentę? Rentę płaci państwo. Wszyscy płacą, że tak powiem. Wszyscy płacą rentę, żebym ja mógł jej część przeznaczyć na abonament radiowo-telewizyjny, na abonament za internet, za różne przyjemności swoje własne w życiu. Ja się cieszę z tym, że to mogę robić, tak jak się cieszę tym, że mogę jeszcze żyć. I że jeszcze mam to źródło dochodu, które staram się dobrze wykorzystywać. Tak, żeby dla mnie było na maksimum przyjemności, a dla innych było no, minimum szkody. Dla kogo to nagrywamy? No chyba właśnie po prostu wszyscy dla wszystkich. Wszyscy dla siebie. Można powiedzieć, że budujemy swoje wirtualne nagrobki, które będzie łatwiej potem kasować, jak już się minie czas ich użycia. I trzeba będzie ekshumować naszych filmów z jakichś szaf zakopanych, tylko jednym przyciskiem się skasuje użytkownika i wszystkie z nim związane filmiki. W związku z tym nie mam żadnych obaw ani skrupułów co do ilości materiału i co do jakości materiału, bo i tak wiem, że wszystko, co robię, to jest na śmieci. Po prostu na śmieci. Mam nadzieję, że nikogo te śmieci nie pobrudzą i nikomu nie zaszkodzą. Na pewno mniej niż te śmieci, które są prawdziwymi śmieciami. Prawdziwymi śmieciami są te wynoszone do kubła i potem je trzeba jeszcze gdzieś zwieść, jakieś wysypiska, jakieś skagregować, jakieś utylizacje przeprowadzać, spalać albo inaczej rozmontowywać, wydzielać z nich jeszcze substancje, które się dadzą użyć. A te śmieci wirtualne są takie dosyć łatwe do skasowania. Wiem, jak to się łatwo kasuje, tak łatwo się kasuje, że trzeba się dużo napracować, żeby się samo nie skasowało. Niestety. Ciągle je trzeba utrzymywać, jak gdyby w powietrzu. Podtrzymywać, żeby jeszcze istniały, jeszcze, żeby był do nich dostęp. Trzeba się napracować. No można powiedzieć, że ja to traktuję jak pracę, za którą otrzymuję ten dochód, który tylko nie jest za nią, tylko jest po to, żebym mógł robić to, co mi się żywnie podoba. Czyli na przykład kręcić filmiki na YouTubie.
Mówię, sprawia mi to jakąś tam przyjemność, satysfakcję i mobilizuje jeszcze do jakiegoś wysiłku, do zrobienia czegoś, bo gdybym tego nie robił, to już bym chyba nic nie robił, bo pisać nie mogę. Właściwie można powiedzieć, że wtórny analfabetyzm, tylko to, że nie psychiczny, bo wiem, jak wyglądają literki i potrafię układać słowa i nawet gramatyką się posługiwać i ortografią. Tylko tyle, że no nie mam do tego dobrych narzędzi, dobrych rąk, dobrego dostępu do klawiatury, czy łatwego, odpowiedniego. Oraz na przykład nie udało mi się osiągnąć, czy nauczyć się posługiwać narzędziami, które by zamieniały moją mowę na tekst i wtedy bym publikował tekst. Ale co mi za różnica, czy to będzie tekst, czy to będzie filmik? Tak czy owak, jedno i drugie można łatwo skasować. Więc nie zamierzam jak gdyby się walczyć o to, czy starać o to, żeby zachowywać dla jakichś przyszłych pokoleń, dla potomności, dla jakiegoś wnuczka, prawnuczka i praprawnuczka i w ogóle rodziny, rodu czy narodu, by utrzymywać te informacje. Jeśli chodzi o odkurzanie, no to tak to jest, że mieszkam nie u siebie. Także tak naprawdę u mnie to nigdy nie odkurza, bo ten, kto odkurza u mnie, to ten, kto tam mieszka. Natomiast u mnie odkurza ten, kto jest głównym lokatorem, czy głównym właścicielem tego pomieszczenia, więc w związku z tym na filmiku tanie odkurzanie, które tak naprawdę było wcale nie takie tanie, bo odkurzacz był mniej więcej tak drogi jak ta sprawa z internetem i dostępem do internetu, mniej więcej z tych samych źródeł finansowany, a był on zakupiony przeze mnie, więc w związku z tym można powiedzieć, że tak eksperymentowałem z nowymi technologiami, które udało mi się wyśledzić. Jestem w ogóle fanem robotyki i fanem nowych technologii, więc w związku z tym no bardzo mnie to wtedy interesowało i bardzo mi się ten odkurzacz, jego możliwości samodzielnego działania spodobały. No, było to pewnego rodzaju testowanie, tak jak każda moja działalność jest testowaniem pewnego rodzaju sprzętu, którego używam. Czy jestem go jeszcze w stanie używać? Czy jest on przydatny, czy on jest pomocny, czy będzie łatwo go używać, czy potem się coś z nim nie stanie, nie popsuje się, nie trzeba będzie go wymienić na nowy, szybko albo za szybko, najprawdopodobniej, bo za drogi i za szybko się psuje na przykład. Może tak być, więc w związku z tym tak naprawdę to było takie testowanie. No niestety nie można powiedzieć, że to jest ten, kto u mnie odkurza, to nie może być, że jest to wolontariuszka, bo jak gdyby, no, można powiedzieć, że wkładam w to wszystko, co mogę i co mam. Więc w związku z tym to nie jest wolontariat. Wolontariusze pobierają minimalne opłaty za takie według własnego sumienia tak naprawdę. A często nie pobierają ich w ogóle, dlatego że ktoś inny finansuje. Zamiast niektórzy uznają, że jakoś chcą, żeby ich finansować dodatkowo, to dla nich się to zaczyna robić robota płatna i już nie jest to taki wolontariat czy wolontariat, bo te talary się jednak zaczynają liczyć i składać na cenę usługi. Krótko mówiąc, no już nie mówiąc o, jakby to nie mówić, można to powiedzieć, że to na czarno jest tam. Taki wolontariat to jest na czarno, dlatego że ani się podatków nie płaci, ani się nie wykazuje dochodów. No już nie mówię, że jestem zwolennikiem płacenia takich wielkich podatków i wykorzystywania i wykazywania wszelkich dochodów, dlatego że w ogóle tak naprawdę to uważam, że państwowość jest trochę, no dobrze steruje społeczeństwem, ale nie po to jest, żeby sterować społeczeństwem, żeby
żeby jest moim zdaniem powinna być raczej tak bardziej po to, żeby dać możliwość działania swobodnego, nieskrępowanego, ale bardziej w nim pomóc, a nie tylko umożliwić je. W tym momencie, jeżeli to jest tylko umożliwienie, no to tak jakby nic nie robić. Nic nie robić, chcieli, żeby za to jeszcze płacono, za to się nic nie robi. Za to, że się występuje. Tak jakbym chciał, żeby mnie płacono za filmiki na YouTube'a, które kręcę. No, czemu bym nie mógłbym chcieć, ale nikt mi nie zapłaci za filmiki, które robię dla siebie. Musiałbym dla kogoś robić, wtedy ten ktoś by mógł zapłacić, tylko wtedy musiałbym skakać jak małpa i pokazywać jego produkty, które chcę sprzedać. I zachwalać te produkty, które wcale nie uważam za dobre, tylko on chce, po prostu chce je zachwalić moimi ustami. No i w związku z tym zachwalam ustami te produkty, które mi się udają, podobają i które mnie się sprawdzają. No tylko tyle, że tak naprawdę nigdy do końca nie jestem jakiś zadowolony, szczególnie i bardzo. Tak bardzo, żeby był zachwycony i, że tak powiem, sam z siebie skakał jak małpa i pokazywał, że to jest wspaniałe i że wszyscy muszą to mieć. Dlatego, że nic z tego nie mam, że wszyscy będą mieli. Jakbym prowadził biznes, jakbym miał sklep, jakbym produkował albo sprzedawał jakieś produkty, to zachwalałbym pewnie, że są dobre, świetne i w ogóle wspaniałe i że wszyscy muszą to mieć, bo wtedy miałbym zawsze jakiś zysk od sztuki. A tak jak nie ma zysku od sztuki, to nie ma sensu. To ja już takimi rzeczami się nie zajmuję, tylko robię sobie na swojej rencie czy emeryturze to, co mnie sprawia przyjemność i sobie rozmyślam o tym, o czym chcę rozmyślać. Ostatnio na przykład znowu wyczytałem sobie takie informacje ze szkoły podstawowej czy średniej o stałej Rydberga. No i niestety nie doczytałem jeszcze, ale to ciekawe, bo to jest taka stała, która mówi o związkach, które zachodzą przy gazie, powietrzu, czy tlenie, czy jakimkolwiek innym, jakiejkolwiek innej mieszance gazowej, które powodują, że każdy gaz można jak gdyby tak samo zobaczyć jego, zobaczyć, że jest on taki sam, że każdy gaz zachowuje się tak samo. Że mimo, że gazy się różnią, mają inny skład, inne działanie i inne właściwości, to tak naprawdę pod względem ciśnienia temperatury i objętości zachowują się tak samo. W danej temperaturze każdy gaz, w danej temperaturze, w danym ciśnieniu i przy danej objętości każdy gaz się zachowuje tak samo. Jak się go podgrzeje, to będzie większy, to się rozpręży. Jak się go ściśnie, to będzie cieplejszy. I takie są różnego rodzaju właściwości, które bardzo mnie fascynują i podobają mi się, dlatego że dosyć łatwo się dają opisać. Opisać się dają no, wzorami matematycznymi, łatwo wyliczyć. Niestety nigdy nie sprawdzałem ich, nie pracowałem w żadnych laboratoriach i nie sprawdzałem tego na przyrządach, ale jestem przekonany i wierzę, że jak gdyby skoro takich się zasad się uczy, to potem nikt się z nich nie wycofuje, tylko najwyżej je uszczegóławia, żeby te wyniki obliczeniowe wychodziły jeszcze dokładniejsze. Jakieś tam jeszcze inne niuanse dodatkowe się człowiek doucza czy dowiaduje i wtedy może dokładniej wyliczyć, co się stanie wtedy, kiedy coś tam. Tak sobie wymyśliłem taki eksperyment w związku z tymi właściwościami, z tą stałą Rydberga, strzykawka, pusta strzykawka, zatkać pustą strzykawkę i wyciągnąć tłoczek, znaczy nie wyciągnąć, ale odciągnąć tłoczek. Wtedy robi się pod tym tłoczkiem próżnia. Jak się puści tłoczek, to on wraca do poprzedniej pozycji. Natomiast jak się troszeczkę gazu tam wpuści i rozciągnie, no to różnego rodzaju właśnie takie zależności można obliczać, co się stanie z tym gazem. Jeżeli się go rozciąga, to wykonuje się pracę. Pracę, którą można wyliczyć za pomocą siły i przesunięcia tego tłoczka, ponieważ do tego tłoczka się przesuwa, przykłada jakąś konkretną siłę i przesuwa się go na konkretną odległość, więc jest to jakaś tam praca wykonana tym tłoczkiem. I ta praca przekłada się na różnego rodzaju właściwości tego
ciała, tego gazu z strzykawcy, czyli albo na wzrost objętości, na zmianę temperatury. One są dokładnie ze sobą podwiązane, tak idealnie jak, powiedzieć, kółka zębate zegarka. Są za siebie tak zaczepione te literki, cyferki, liczby, że można jedną z drugiej wyliczać. Dowiedzieć o jednym, wie się coś o jednej, to wie się automatycznie coś o drugiej. Drugiej, trzeciej, czwartej. W związku z tym ta rzeczywistość staje się dla mnie bardziej zrozumiała, jakoś bardziej bezpieczna, przyjemniejsza. Otacza mnie przyjemniejsza rzeczywistość, bo ją rozumiem. No to taka ogólna właściwość, jeżeli chodzi o rozumienie właściwości i o to, po co się uczymy. Uczymy się po to, żeby się czuć lepiej, żeby potem wiedzieć, dlaczego się coś stało i wiedzieć, czy wiedzieć, że jeżeli byśmy wiedzieli, to by się nie stało. No, przypuszczam, że tutaj z tym YouTube'em i z tymi filmikami też mniej więcej tak będzie, że ktoś kiedyś widziałem na jakimś filmiku, że ktoś przyszedł i w trakcie nagrywania filmiku zabił tego, kto nakręcał filmik, bo wiedział, jak się do niego dostać, wiedział, kiedy wejść i jak. No i wiedział, że będzie akurat wtedy nagrywał i nagrał się na filmiku jak gdyby sam z siebie. Ten filmik wprawdzie ja przesyłać będę dopiero za godzinę, czy jeszcze jutro nawet. W związku z tym, no jak nie dożyję, no to nie prześlę, a jak dożyję, to prześlę. Mam nadzieję, że dożyję i że prześlę i będzie radość dla mnie oraz dla tego, kto ewentualnie zobaczy, posłucha i coś jeszcze jakąś będzie miał z tego powód do przemyśleń czy do wniosków. Właściwie to już chcę skończyć. Dziękuję bardzo.